chciałem serdecznie podziękować, że mogę. Więc bardzo mi się mile z Państwem pracowało. Mam dwa marzenia, żeby wszyscy Państwo się dostali do Rady Dzielnicy, to jest moje marzenie. Na pewno tutaj nie będę mógł, to będę głosował na Was. I nie wyobrażam sobie, żebyście dalej nie pracowali w tej Radzie. No i chciałbym pogratulować, że jesteście prawdziwymi społecznikami. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. W imieniu Rady Radnemu gratulujemy wybór do Rady Miasta. Udało się, udało się. Ale to jak towarzysz Stalin mówił, że nieważne jak ludzie głosują, ważne jak komisja liczy głosy. No to był Stalin. Jacek Brus. Przepraszam, ale partia zobowiązała mnie, muszę do rana 200 podpisów poparcia zebrać. A w jakiej partii pan jest? Dzisiaj w Platformie. Słusznej. To dziękujemy bardzo i proszę bardzo o zdanie informacji o pracy zarządu. Proszę Państwa, dostali Państwo pocztą sprawozdanie roczne zarządu dzielnicy w Śródmieście, więc nie będę powtarzał tego, co było, bo część tych zadań, które były jeszcze od naszego posiedzenia, zmieściło się jeszcze w zadaniach zrealizowanych do końca roku. W każdym razie jeszcze przypomnę, że rezerwa celowa została rozdysponowana. No niestety za 5.12 zrobiono nam taki trochę psikus, bo mimo wcześniejszej zgody pan dyrektor Kocun z TBS-u, co się zgodził na montaż kamery na budynku TBS-u do Boga 11, no tuż przed Wigilią dzwonił do pana dyrektora, że z uwagi na remont budynku oni teraz nie chcą montowania kamery. W związku z tym dziękuję za pieniądze im przekazane. Natomiast obiecali, że wykonali remontu, zamontują sami z różny na swój koszt TBS-owski tego typu urządzenie. Jeśli chodzi tutaj, ponieważ jeszcze tutaj miałem dużo pytań, to pokrótce powiedzieć odnośnie tych okręgów wyborczych, obwodów wyborczych do Rady Miasta. Ja byłem na takim spotkaniu z przewodniczącym, byłem przewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej, panem radnym Tułajewem, i tam był też przedstawiciel Zanowy, który bardzo ostro zaatakował te zmiany. Mianowicie podzielono na obwody, nie informując nas, nie przeprowadzając konsultacji, co no, utrudnia zbieranie podpisów. Jeżeli ktoś dokładnie nie przeczytał nowego podziału na ulicę, no to już były takie zamieszania, że ktoś no, zbierał podpisów, później okazuje się, że nie, niestety nie z tego obwodu i tak dalej. I też pewne takie zamieszanie się zostało tam rozwiązane. Bardzo to się nie spodobało panu prezydentowi i została odwołana z funkcji pana Muzika, prezydenta miasta, pani Grażyna Ziemińska-Bicka. I jest nowy pełnomocnik pani Agnieszka Werenko, i która już teraz to, co jest możliwe do zrobienia w tej sprawie, to znaczy zmian podziału nie będzie. Natomiast przyjęła moją jedną sugestię, bo dzwoniła odnośnie, dwie właściwie, odnośnie siedziby komisji obwodowych. Z uwagi na to, że w tym obwodzie trzecim komisja miała być sytuowana w Śródmieściu 14, a to jest już na obrzeżach. Mieszkańcy tam powiedzmy z ulicy Karolickiej mieli dosyć daleko. Ja zaproponowałem, żeby powrócić do tego lokalu, który był wcześniej, ale w szkole podstawowej przy ulicy Niecałej. I być może ten lokal tam będzie umiejscowiony. Także troszkę chodziło o to, żeby inaczej były wywieszane wyniki w szkole numer 7 w ulicy Plażowej, gdyż no, po prostu wyniki są nie do odczytania. Jest to łamanie z roku na rok, było kontrol wszystkich przepisów kodeksu wyborczego. Żeby przeczytać wyniki, trzeba chodzić na nadrabinę. I to jeśli chodzi o te zmiany, to tylko tyle możemy tutaj wprowadzić. Były to też z innych dzielnic. No ja się wypowiadałem, dziennikarze mnie nagrywali. To tym sądzę, więc swoje zdanie prywatne po prostu wyraziłem w tej sprawie. No, ale myślę, że to nam może trochę na to trudniej, to mam nadzieję, że wszyscy nasi radni, którzy chcą wybrać na następną kadencję, no duża część z nas już powystrowała, a pozostali się powystrują z problemów i no, tak jak sobie pan radny
Wilkowski spotkamy się po 15 marca. Ponownie plus jeszcze nowe osoby, które też dołączą do nas i chciały z nami współpracować. To jeśli chodzi o te wybory, to tak pokrótce. Teraz jeszcze powiem, co w międzyczasie się pojawiło. Tutaj sprawy odnośnie zieleni przekażę koledze Renowi, ale zanim przekażę, to jeszcze powiem. Otóż mamy, jeśli chodzi o rezerwę, sprawę będziemy o tym mówić przy tym samym punkcie dotyczącym tej uchwały, ale taką samą kwotę, jak była zeszłym roku, niestety nie została zwiększona, jest to 129 tysięcy złotych. Chcę też poinformować, bo nie wiem, czy to oficjalnie zrobić się za może, został zbudowany plac zaraz na ulicy Probostwo, mimo tam była sytuacja taka, że był konflikt, to ten plac zawał powstał. Jak na razie nie ma protestów, nikomu ani nie przeszkadza. Nikt tam go nie uszkodził. Miejmy nadzieję, że te kontrowersje wokół tego placu po prostu ustaną. Jeszcze sprawa taka, też już przy okazji uchwały może powiem. To tutaj wpłynął wniosek ponownie tutaj odnośnie ulicy, ale to ja tego mówię. Tutaj też z Panem Przewodniczącym Błąd, przepraszam za to, zrozumiałem, że się tutaj zatoki. To chodzi o to, że nadal mieszkańcy domagają się, żeby przenieść ten przystanek, o którym myśmy już mówili, o którym myśmy głosowali, z Narutowicza 18-20-22 do podcedytatu Narutowicza 38. Generalnie to jest taka propozycja, żeby był to krótszy przystanek. No, ja ostatnio jak chodziłem z mieszkańcami, to miałem rzeczywiście dużo ludzi, by sobie życzyło takiej zmiany. Naprawdę bardzo dużo jest mieszkańców, jak miałem, to były żądania takie, więc nie mówię, że tą sprawę się zajmiemy dzisiaj. Być może to już po wyborach, Rada Nowej Kadencji się tą sprawą zajmie, ale chcę powiedzieć, że ten temat będzie wracał. No i trzeba będzie jakieś tutaj rozwiązanie znaleźć, bo z jednej strony jest grupa mieszkańców, która chce, z drugiej strony grupa mieszkańców, która nie chce tej zmiany. Więc no mówię, no tutaj się tą sprawą powiem, uchwały się zajmować nie będziemy, ale informuję, że nadal jest żądanie części mieszkańców, żeby jednak ten przystanek tam przejść. I tu jeszcze przekażę koledze Krzysztofowi, tutaj jest wniosek o szerzej odnośnie budek dla ptaków. Żeby zgłaszać miejsca, gdzie będą po prostu miejscowe. Ale na to mało czasu, jeszcze dużo czasu na to mało. Jeśli chodzi o sprawozdanie z Państwem, to proszę kolegę. Proszę bardzo. Krzysztof Werner, zastępca przewodniczącego. Proszę bardzo. Dziękuję za to pismo, zostałem, że chodzi o budki lęgowań, bo z przykroszem muszę stwierdzić, że coraz mniej tych drzew jest, na których można te budki montować. W obecnym czasie Dubieniawska, jasna, spokojna inwestycja byłego prezydenta Mińczuka spowodowała to, że zostały kilkadziesiąt drzew wyciętych i to takich 70-letnich. Mimo że to inwestycja, my informowaliśmy i pytaliśmy się inwestora, co będzie z zielenią. No to nam odpowiedział, że jedno drzewo tylko zostanie, że rzeczywiście ono zostało, a resztę odbuduje. Tylko że się zastanawiam, w którym miejscu, że po prostu budynek i wszystkie przyległe jakieś tam parkingi, chodniki uniemożliwiają cokolwiek, żeby tam nasadzić. Tak samo jak na Lipowej Bank PKO powstały budynek, miało być tam kilka drzew odtworzonych, a dzisiaj mamy tylko beton. Z przykrością muszę stwierdzić, że zieleń nam znika. Znika nam też na cmentarzu na Lipowej, gdzie też monitorowaliśmy zarządcę cmentarza i zarządca ksiądz nam odpowiedział, że
jesteśmy nieprofesjonalistami, po prostu wszystko jest zgodnie z prawem, wszystko wycinane. Ja się zastanawiam, czy profesjonalizm polega na tym, żeby rujnować i tworzyć zagładę dla mieszkańców, czyli usuwać drzewa. Tutaj jak pan Józef Nowomiński robi się spalarnię, która nawet mogę stwierdzić, że ona jest w Śródmieściu będzie, bo to tam i Śródmieście to po prostu prawie jedna duża dzielnica centralna miasta w obecnym czasie. Nie wiem komu na czym zależy, bo ci co decydują, czy dendrolodzy, czy wydziały o wycince, o braku nasady, braku pomysłów. Z tego wszystkiego my mamy te pomysły, no i jeszcze ogrodnik miejski zaczyna coraz lepiej w tym kierunku działać. Mam nadzieję, że coś z tego będzie, ale te osoby co decydują o zagładzie, oni też pracują w centrum, też uczestniczą w tej zagładzie, sami powodują własną zagładę. Czy albo są tak cyniczni, że nie dociera do nich to, że sami sobie szkodzą, nie mówiąc o ludziach, którzy się nie orientują, że co im, jaki los im tworzą. To jest w ogóle tak bardzo chore, że nasze działania no, troszeczkę dały. Ja jestem cały czas niezadowolony, bo tego wszystkiego jest za mało w odtworzeniu. Jeżeli dostanę się do rady w następnej kadencji i Państwo również, to będę wszystko robił, żeby już nie była tylko ochrona zieleni w Śródmieściu, ale odbudowa. I to taka bardzo dynamiczna, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod odtwarzania zieleni, które są. I też będę oczekiwał jasnego zdania od prezydenta Żuka, czy włącza zielone światło dla zieleni, czy nie. Musimy mieć jasną już sytuację. I tak samo grono stowarzyszeń ekologicznych Lublina, rad dzielnic w większości, które nawet te odległe, czy Czuby, czy Czechów, one też potrzebują czystego Śródmieścia. I te rzeczy będziemy w następnej kadencji robić. Jeżeli chodzi o naszą kadencję, to z takich jakichś osiągnięć to jest ochrona skweru Krzyszewskiego 4, gdzie miał być wybudowany parking. To jest nasze takie największe osiągnięcie w zachowaniu skweru, gdzie powstała też siłownia pod chmurką. Nasadzenia w Śródmieściu też są, nie są liczne, ale Radziwiłłowska, Niecała, trochę Chopina, trochę stare sadonki wymieniane na nowe, czy na Komontaja, ale to wszystko jest bardzo mało. To są, czasami czekamy na taką sadzonkę 3 lata od tego, gdzie wystosowaliśmy jakieś tam prośbę czy wizję, że tu powinna być ta zieleń odtworzona. I właśnie Śródmieście nam się skurcza pod względem ekologicznym i trzeba będzie to wszystko odbudować. Mieszkańcy naprawdę się jednoczą przeciwko już zakładzie tego Śródmieścia, jeżeli chodzi o warunki środowiskowe. I potrzeba tutaj oprócz odtwarzania zieleni też ograniczyć ruch kołowy, postawić na komunikację zbiorową, rowerową i te kierunki właśnie musimy łączyć, bo przedtem ekologia polegała, że każdy taką miał wizję, że będziemy tylko drzewa stracić i tyle, ale tu właśnie musi być odtwarzanie zieleni, ochrona zieleni, zmniejszenia emisji spalin poprzez ograniczenie ruchu kołowego, też spalania w piecach węglowych, bo to też bardzo nas truje i wprowadzenie komunikacji bardzo sprawnej, zbiorowej, szybkiej i jak najbardziej taniej i komunikacji rowerowej, która już ścieżki, znaczy drogi rowerowe czy pasy rowerowe powstały. Tam dzisiaj miałem od tego państwa, od stowarzyszeń rowerowych taki sygnał, że przeszedł taki obywatelski projekt 1000 drzew dla Lublina i żeby właśnie pokazywać w Śródmieściu, gdzie by można te nasadzenia robić. Chodziło o to, o uzupełnienie przy ścieżkach, przy drogach rowerowych, przy pasach rowerowych. Sądzę, w Śródmieściu jest troszkę lokalizacji, a inne trzeba będzie po prostu zaprojektować i wybudować.
To były takie główne punkty. Mamy troszeczkę osiągnąć, troszeczkę obroniliśmy, trochę dodaliśmy zieleni, ale to wszystko mało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krzysztof Wolf-Werderowicz. I przechodzimy do kolejnego punktu zgodnie.